Nowy sezon artystyczny w Szczecińskiej Filharmonii został rozpoczęty i to w niecodzienny sposób. 9 stacji, 9 liter i 9 rocznych karnetów do Filharmonii. Na pierwszej stacji czekał najmłodszy solowy wykonawca, który witał Szczecinian graniem na akordeonie. Właśnie to było z inicjatywy pana dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych, pana Piotra Piechockiego, który mi zaproponował tutaj występ. W sobotę szczecińskie ronda wypełniła muzyka, a trasa zatoczyła historyczne koło od obecnej filharmonii do jej nowego budynku. Tego, że spacer muzyczny Usłysz Harmonię Miasta spotka się z tak dużym zainteresowaniem Szczecinian, nie przewidywała nawet dyrektor filharmonii Dorota Serwa. To świadczy tylko o tym, że Szczecin jest bardzo otwarty na różne pomysły i to pomysły, co mnie cieszy, związane z muzyką i umuzycznianiem tego miasta. Tutaj no oczywiście jakąś siłą rzeczy cisną się moje doświadczenia warszawskie i powiem szczerze, wyciągnąć warszawiaków i znaleźć taki pomysł, żeby oni zechcieli wyjść i jakoś aktywnie się włączyć, to nie jest takie proste. Okazuje się, że szczecinianie czekają na taki impuls. Ostatnim przystankiem w grze był budynek Nowej Filharmonii, gdzie wyjątkowo szczecinianie zostali wpuszczeni. W końcu ciągle jest to plac budowy. Ten obiekt się realizuje, wszyscy dziś możemy go dotknąć, możemy pochodzić tutaj, przyjrzeć się temu, co powstaje i co z całą pewnością będzie ogromną dumą i chlubą naszego miasta. Jak mówi dyrektorka Filharmonii, nie chce wprowadzać rewolucji, ale chce wyjść do ludzi. I temu właśnie służyła ta gra. Zadaniem uczestników było poskładanie literek w całość. Hasło też było banalne i wszystko się obraca wokół magicznej dziewiątki, bo dziewiąta symfonia, bo 9 liter w nazwisku autora, czyli Beethoven. Na zwycięzców czekało 9 karnetów na koncerty do Filharmonii. Wygrani nie kryli zadowolenia i gratulowali pomysłu. Jak sami mówili, w końcu miasto ożyło. Sam pomysł bardzo dobry, jak najbardziej. Więcej takich tego typu gier miejskich powinno być prowadzonych, bo jest to, myślę, że ciekawa forma do aktywizacji Szczecinian, którzy nie musieliby siedzieć tylko w domu, a mogliby być na spacer. Właśnie, pogoda też dopisała. Zwieńczeniem zmagań uczestników gry był koncert muzyków Filharmonii. Utwór na życzenie instytucji skomponował wykładowca Akademii Sztuki Piotr Klimek. Tytuł dość kontrowersyjny, bo brzmi niesamobójcze samookaleczenia i dotyczy wszystkich tych rzeczy, które robiliśmy sobie przez lata, nie mogąc stworzyć dynamicznego miasta. Z jednej strony ten kwartet troszeczkę opowiada o tych naszych błędach, które nam się wydarzyły, może trochę je zaklinając, żeby je w ogóle wyrzucić z pamięci. A z drugiej strony jest w utworze wpisana partia tak zwana taśmy, czyli partia materiału nagranego, który był pozyskany przez kilka dni nagrań na placu budowy. Także słyszymy i kafary, które wybijają dziury w ziemi, słyszymy wiertarki, bardzo dużo wiertarek. Słyszymy młoty pneumatyczne, słyszymy szlifierki kątowe i to wszystko w zestawieniu z fortepianem, wiążą skrzypcami i klarnetem. No, opowiada jakąś taką bardzo surrealistyczną, ale jednak opowieść o szczecińskiej filharmonii. Jak zapowiada Dorota Serwa, to dopiero początek zmian w nowym sezonie artystycznym. Miejmy nadzieję, że upłynie on w przyjemnych dźwiękach i miłej atmosferze, tak jak został przyjęty utwór autorstwa Piotra Klimka.